co? O, pije. Pierwszy. Pierwszego rzutu od razu. Jest pierwszy okoń. No, taka sportowa lepsza. Cześć, witajcie na kanale Wędkarski Instynkt. Dzisiaj w końcu znalazłem trochę wolnego czasu, bo ostatnio tego czasu jest bardzo mało. Wyjechałem ponad 100 km na taką fajną żwirownię. Oczywiście będę łowił okonie, a przynajmniej starał się je łowić. Mam ze sobą dwie wędki, jedną lżejszą. To taki przynęt z obciążeniem 1,5 grama. Właśnie typowo pod okonia, pod jakiś białoryb. Druga wędeczka, zdecydowanie mocniejsza, Dominate od Lure Leadera, o akcji szczytowej. Można powiedzieć, taka lekka sandaczówka bądź mocniejszy kij na okonia. Także zaczynamy. Zaczynam najpierw od głębszej wody. Zbiornik jest dość duży. Mam ze 4-5 godzin. Także zaczynam wędkowanie. Zaczynamy poszukiwanie grubych okoni. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od różowo-fioletowej tanty, tanta z AliExpress, na 1,5-gramowej czebulasce. Także zaczynamy, widać, że woda żyje. Mam nadzieję, że fajnie się uda połowić, może będą jakieś przyłowy w postaci linów, zdręgi, ale głównie dzisiaj się nastawiam na okonia. Trafiłem chyba z pogodą idealnie, jest pochmurno, lekka mrzawka, momentami pada deszczyk, jest 14-15 stopni, nie więcej, także pogoda jest idealna i wydaje mi się, że te okonie powinny ostro dzisiaj żerować. Sprawdzimy to. O, i jest pierwszy, z pierwszego rzutu od razu. Jest pierwszy okoń. No, taka sportowa rybka. Średniaczek. Zameldował się pierwszy. Ładny, fajny. Także tak jak mówiłem, chyba trafiłem w idealną pogodę okoniową dzisiaj. Na razie łowimy na lekko. Ale w miarę upływu czasu przestawię się na 3-calowe kejtechy, troszkę ciężej, i będę szukał tych większych okoni, bo na pewno nie przyjechałem tutaj na palczaki, na średniaki, tylko na takie okonie 30+. Jest tutaj tej ryby na bogato, naprawdę. Jest kolejny. Piękny strzał, piękne uderzenie. O, ten troszkę większy. Ten troszkę większy okonek. Piękna sprawa. Zobaczcie. Uciekaj, chłopie. Bardzo mocno strzelają.
Bardzo mocne uderzenie miałem przed chwilką. Widać, że ryby są aktywne. Także zaraz chyba się przestawię na większe kajtechy, bo trzeba ten moment wykorzystać. Jest kolejny. Proszę bardzo. Jest kolejny. Jeszcze nawet nie opadło do dna. Jest kolejny. Pięknie zażar. O, taki okonek. Czekaj, chłopie. Ściągnął praktycznie całą gumę z haczyka. No w takim tempie to nie nadążę z wymianą tych przynęt. Teraz zmieniłem też na iTrada, tylko na dwucalowego i na czebulasce wolframowej, bo zauważyłem, że te pierwsze okonie też były na główce wolframowej, srebrnej, więc może to zrobi robotę. Trzy gramy, troszkę szybszy opad, szybszymi skokami będę prowadził po dnie. Także zobaczymy, może to przyniesie efekt. A jak nie, to trzeba będzie wrócić z powrotem do lekkiego łowienia, naprawdę lekkiego. Ten chyba będzie lepszy. Ten chyba będzie lepszy, ale bardzo delikatnie uderzył. Tak. Piękny okon. Piękny. Jeszcze mi się obrócił bokiem. Ojej, co żeś tutaj narobił, chłopie. Jest. Ale nieduży okonek. Nieduży. O, zaraz gumka będzie do wymiany. Jak to z kajtechem bywa? 5-6 ryb i guma do wymiany. Jest kolejny, ale nieduży, znowu tak zwany palczak. Strzelił pod samymi nogami, można powiedzieć. Ale to wszystko takie mówię, średniaczki. Nic solidniejszego.